Kolejne zatrzymanie w spółce restrukturyzacji kopalń CBA zatrzymało kolejnego pracownika bytomskiego oddziału spółki restrukturyzacji kopalń. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejną osobę w śledztwie dotyczącym korupcji przy udzielaniu zleceń i dokonywaniu odbioru prac budowlanych spółki restrukturyzacji kopalń, kopalni węgla kamiennego, Centrum, oddział w Bytomiu, dowiedziała się PAP. Funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali na Śląsku inspektor nadzoru inwestorskiego w bytomskim oddziale SRK. Kobieta to druga zatrzymana w śledztwie osoba, poinformował w poniedziałek PAP Wydział Komunikacji Społecznej Biura. Na początku grudnia agenci CBA zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który pełnił w oddziale tę samą funkcję, inspektora nadzoru inwestorskiego. Ujęto go zaraz po przyjęciu 30 tysięcy złotych łapówki. Dotychczas obojgu zatrzymanym przez CBA zarzucono przyjęcia ponad 180 tysięcy złotych nienależnych korzyści majątkowych, zaznaczył wydział. Za takie przestępstwa grozi kara do 12 lat więzienia. Śledztwo CBA prowadzone jest pod nadzorem katowickiego Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Zatrzymana usłyszała tam zarzuty korupcyjne, a sąd na wniosek prokuratora zgodził się na 3-miesięczny areszt. CBA i prokuratura apelują, by wszystkie osoby, które wręczyły korzyść majątkową lub mogą być same uwikłane w korupcyjny proceder, zgłosiły się do nich. Jeśli poinformują o korupcji, zanim śledczy się sami o niej dowiedzą i ujawnią wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, skorzystają z tak zwanej klauzuli niekaralności za łapownictwo.